korzeniami. Prędkość wiatru dochodzi do 329 km na godzinę. Tornado klasy F4 niszczy dom oraz unosi w powietrze samochody i drzewa. Najrzadziej spotykane jest najsilniejsze tornado klasy F5. Jego siła jest wprost niewyobrażalna. Jest w stanie unieść w powietrze nawet najsolidniej zbudowane domy. Stalowe i betonowe konstrukcje znikają z powierzchni ziemi, jak to miało miejsce w Jarrell, Teksasie w maju 1997 roku. Prędkość wiatru dochodziła do 508 km na godzinę. Przewidywanie, w którym miejscu uderzy tornado, jest niebywale trudnym zadaniem. Operatorzy komputerów w Centrum Prognozowania czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Ostrzegają całe Stany Zjednoczone przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wraz z nastaniem sezonu trąb powietrznych badacze obserwują każdą burzę, wale i tornad. Dane, które otrzymują, pochodzą z satelitów oraz sieci stacji radarowych. Potężne komputery pomagają im przewidzieć zachowanie się każdej z nich. Pierwszego maja 1993 roku rozpoczął się sezon. W Alei Tornad jest późne popołudnie. Właśnie o tej porze dnia pojawiają się pierwsze w pełni rozwinięte komory burzowe. Ta wolno poruszająca się burza, choć wydaje się spokojna, a nawet piękna, kryje w sobie śmiertelne niebezpieczeństwo. 80 km dalej służby meteorologiczne obserwują ją za pomocą nowoczesnych radarów doplerowskich, poszukując śladów tworzącego się tornada. Urządzenie to mierzy szybkość, z jaką obiekt porusza się w stosunku do wyznaczonego punktu. W tym przypadku dokonywany jest pomiar prędkości wiatru. Wygląda nieźle. Prędkość 45 węzłów. Dzięki niezwykłej czułości radarów doplerowskich, tropienie tornad staje się nową dziedziną nauki. Zaczyna zakręcać. Może zagrozić miasteczku Ware albo jego okolicom. Nic nie jest w tej chwili pewne. Nawet radar doplerowski nie jest w stanie dostarczyć informacji, co stanie się za chwilę. Może sama burza nam coś powie. Jedynym rozwiązaniem są obserwatorzy w terenie. Jim Leonard jest jednym z ludzi, którzy zarabiają na życie polując na tornada. Mówią na to chmura stożkowa. Nie ma czegoś takiego. Każdej wiosny ściga trąby powietrzne w Alei Tornad, przekazując dokładne informacje o bieżącej sytuacji. Burza krążyła tu od dłuższego czasu i nagle się rozeszła. Dzięki swej wiedzy Jim i inni łowcy tornad zawsze znajdą się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Jest taka sama jak ta, którą obserwowaliśmy wczoraj. Myśleliśmy, że coś z tego będzie. Tak, jechaliśmy za nią na północny zachód. Wzdłuż Alei Tornad formują się chmury burzowe. Jedna z nich zaczyna się obracać. Porusza się. Miną jeszcze 3 lub 4 godziny, zanim zacznie przesuwać się na wschód. Centrum prognozowania, godzina 16. Informacje otrzymywane z radarów i satelitów nie wyglądają dobrze. Myślę, że to będzie gdzieś w rejonie Watertown. Niedługo zostanie wysłane pierwsze ostrzeżenie. Mieszkańcy zagrożonych terenów zostaną powiadomieni. Późnym popołudniem nadaleją tornad, szaleje kilkanaście burz. Z Jimem, przemierzającym właśnie równiny, łączy się przez radio jego stary przyjaciel Rich Thompson. Potrzebuje informacji z zagrożonego rejonu. Cześć, tu Rich. Cześć. Ciekaw jestem, czy natknąłeś się na oznaki rotacji. Widziałem w pobliżu 3 burze. Wyglądają niezbyt groźnie. Ekran radarowy jest cały zawalony. Za 25 minut na północny zachód od ciebie powinna pojawić się granica frontu. Naprawdę? Mogą się tam pojawić spore burze. Dzięki. Uważaj na siebie. Nagle bez ostrzeżenia pogoda pogarsza się. W
Grad bywa groźny, lecz jest tylko zapowiedzią znacznie gorszego zjawiska, jakim jest samo tornado. Planeta żywiołów. Łowca tornad, Jim Leonard, musi być przygotowany na każdą zmianę pogody. W murze burzowej tworzą się cząsteczki lodu, ale gradu powstałego w komorze burzowej nie da się porównać z niczym innym. Burza przybiera na sile i w niedługim czasie wszędzie jest biało. 15 maja 1995 roku w Fort Worth, w Teksasie, gradowicie spowodowało straty w wysokości $1,300 milionów. Jim zarejestrował tę burzę gradową na taśmie wideo w 1989 roku. Bryły lodowe miały nieprawdopodobną wielkość, zbliżoną do średnicy kilka człowieka. Jak widać po samochodach badaczy, grad może poważnie uszkodzić karoserię. Oto radar doplerowski zamontowany na ciężarówce. Ruchome stacje radarowe mogą się szybko przemieszczać i w przeciwieństwie do stacjonarnych docierać w pobliże tornad. W 1996 roku zespół badawczy miał nadzieję posunąć się jeszcze dalej i wysłać zdalnie sterowany helikopter ze sprzętem pomiarowym i kamerą w sam środek trąby powietrznej. Gdyby przedsięwzięcie się udało, po raz pierwszy w historii w ich posiadaniu znalazłyby się obrazy pochodzące z wnętrza powietrznego wiru. Uwierzę, jak zobaczę, że to działa. W helikopterze zamontowano kamerę, barometr i termometr skonstruowane przez Franka Gallaghera. Jeff Bell kieruje lotem maszyny. W tym roku kierownikiem grupy naukowców jest Josh Werman. Helikopter ma na pokładzie niewielki nadajnik o zasięgu 22 km. Dzięki temu możliwe będzie zlokalizowanie wraku maszyny, gdyby tornado ją uszkodziło. Początek maja. Rozpoczyna się sezon. Ruchome radary doplerowskie kierują się ku alei tornad. Na trąby powietrzne poluje się jak na groźne zwierzęta. Kolejne 6 tygodni to najlepszy czas dla naukowców, by schwytać swoją ofiarę. Josh Werman musi bezpiecznie doprowadzić swoich ludzi w pobliże tornada, aby mogli dokonać pomiarów. Łowcy tornad są już na równinach. Jim Leonard i jego koledzy korzystają z nowoczesnego sprzętu, w który wyposażone są ich samochody. Niektórzy łowcy działają na własne konto, ale wielu pracuje jako obserwatorzy dla konkurujących ze sobą stacji telewizyjnych. Posiadane przez nich wyposażenie pozwala na bezpośrednie przekazywanie obrazów tych przerażających zjawisk natury. Tak, trzymaj! Mówi Christine ze stacji meteo w Amarillo. Właśnie otrzymaliśmy ostrzeżenie o tornadach dla powiatu Devsmith. Obowiązuje ono do godziny 6. Stacja meteorologiczna w Amarillo otrzymała ostrzeżenie o tornadach obowiązujące mieszkańców powiatu Dalham do godziny 6. O 17.30 radar doplerowski służb meteorologicznych zarejestrował nad południowo-zachodnią częścią powiatu gwałtowną burzę, z której może powstać tornado. Sytuacja jest groźna. Nie próbujcie obserwować tornada, znajdźcie jakieś schronienie. Kiedy występuje zagrożenie pojawienia się tornada, informacja o tym musi odpowiednio wcześnie dotrzeć do ludzi.
Stacje telewizyjne mają tu do